jestem z rodziny katolickiej i ogólnie w moim życiu no, czasami byłam bardziej pobożna, czasami mniej, bo też po prostu gdzieś tam nie umiałam za bardzo przeżywać tej mszy. Tak naprawdę brakowało mi właśnie takiej wspólnoty, oddania się razem z innymi. I tak się złożyło, że w liceum właśnie słyszałam o dziewczynie, która nie znała mnie osobiście, ale słyszałam, że ona chodzi do jakiegoś kościoła nasienny. Po kilku latach po prostu przypomniałam sobie to i sprawdziłam, co to za kościół, dopiero wtedy tak naprawdę. I wybrałam się kiedyś do tego kościoła, tutaj na Siemnę właśnie. Spotkałam wtedy chłopaka z Brazylii, który okazało się też, że po prostu chodzi do tego kościoła zielonoświątkowego w Brazylii. I zaczęliśmy o tym rozmawiać. Powiedziałam mu, że kiedyś byłam na takiej mszy, że bardzo mi się podobało. Rozmawialiśmy o Biblii, rozmawialiśmy o wierze. I poczułam wtedy, że chciałabym znowu przyjść na tą mszę. I przyszłam. Odnalazłam taką właśnie nową drogę. Nową drogę do Jezusa, do wiary. Chodzę do kościoła, ale nie jest to tylko przeżycie takie niedzielne. Czuję, że po prostu ten Bóg jest ze mną przez cały tydzień. Tak więc dlatego właśnie podejmuję tę decyzję o chrzcie, bo chcę być blisko Boga, chcę poznawać Biblię i dlatego po prostu chciałabym być częścią tego kościoła. Czuję się dobrze i czuję, że mogę być blisko Boga. Ja już jak byłem mały, się zastanawiałem, co ja takiego powiem na świadectwie, przecież jestem od urodzenia w kościele. Nie doznałem żadnego wielkiego upadku człowieka. I co ja w takim razie mogę tu powiedzieć? No i zawsze miałem takie też uczucie, że takiego braku, że jednak chciałbym zostać ochrzczony Duchem Świętym, że chciałbym widzieć jakieś przypadki, w których Bóg dokonał jakichś rzeczy niemożliwych, normalnie niewytłumaczalnych. No i też chciałem mieć takie historie, które mogę opowiedzieć, jak Bóg zrobił coś w moim życiu. No i nie wiem, czy słusznie, ale wydaje mi się, że tak. Doszedłem do wniosku, że to z mojej strony musi być najpierw jakiś ruch. Muszę ja się zaangażować w tą relację z Bogiem. I wtedy będę mógł obserwować takie cuda i takie przemiany w moim życiu. No i jednym z takich etapów w moim życiu jest chrzest. Stąd moja decyzja. Największymi wydarzeniami w moim życiu, i nie mówię tutaj tylko o życiu chrześcijańskim, o życiu ze strony wiary, ale w całym były transmisje na żywo, które pojawiły się z powodu COVID-u i to tak naprawdę zreanimowało moją wiarę, ponieważ słowa pastora czy innych osób prowadzących kazania bardzo po prostu do mnie przemawiały z najzwyczajniej w świecie, z racjonalnego punktu widzenia. Potem natomiast zawsze element uwielbienia był trochę pomijany, może powiedzieć, że grał gdzieś w tle, i kiedy słyszałem, że muzyka ucichała, wtedy tutaj siadałem przed telewizorem i oglądałem transmisję na żywo. Natomiast sprawa się zmieniła, kiedy wróciłem do zboru, kiedy przyszedłem przez próg sali. To nie był moment, w którym wydawało mi się, że miałbym jakiś ciężar na sobie, jakiś bardzo dokuczający mi problem, ale w momencie przejścia przez ten próg po prostu czułem, jakby skała spadła mi z serca, która nawet nie wiedziałem, że tam była. W momencie, w którym po prostu bardzo chciałem śpiewać, jedyne co byłem w stanie robić, to ruszać ustami, ponieważ miałem tak niesamowicie ściśnięte gardło i nie mogłem się powstrzymać od płaczu. Ale najmocniejszą rzeczą było wydarzenie z końca listopada ubiegłego roku, kiedy miałem taki mocny mętlik w głowie i to było dosyć mocne kazanie właśnie Arka, pastora, i w myślach zadawałem sobie te pytania i natychmiast był odpowiadany. Zadawałem następne pytanie i natychmiast było odpowiadane i naprawdę było to dla mnie coś niesamowitego, na co po prostu nie uważam, że jest jakakolwiek inna odpowiedź niż najzwyczajniej w świecie, że Pan czuwa nad nami i że
stara się kierować tych, którzy faktycznie chcą jego słuchać. I uważam, że to jest następnym krokiem, który powinienem wykonać, czyli ochrzcić się i zaangażować bardziej w życie Kościoła oraz całej wspólnoty na Siennej i nie tylko.